Paweł Soroka, jestem redaktorem i współautorem tej książki. Po mojej prawej stronie też współautor, który opisywał te wypadki w Szczecinie, zdarzenie w Szczecinie i zgromadził wypowiedzi. Kazimierz Rafalik z Poznania, redaktor, dziennikarz i rzeźbiarz, i plastyk, artysta. Po lewej stronie Ireneusz Gębski, który jest z Gdańska, jest prozaikiem, publicystą, Mateusz duży dorobek, a doktor Chyb, który jest specjalistą właśnie od wyrównania kryzysowego, od wypadków, od katastrof. I jak powiedziałem, są też obecni świadkowie wydarzeń, a jest autorka okładki, Grażyna Galenda. Proszę, może się wstawić, pokażesz. Właśnie ta okładka jest autorka pani Grażyny Galendy, która jest plastykiem, marzem, bardzo talentowaną właśnie od strony sztuk plastycznych. Również chciałem podziękować panu Niwińskiemu Arkadiuszowi, który jest bratem jednej z ofiar, ucznia szkoły podstawowej nr 1 ze Szczecina, który zginął w tym zdarzeniu, w tym wypadku pod gąsienicami czołgu. Leszka, brat Leszka Niwińskiego, pan Arkadiusz Niwiński. Tu od razu powiem, że pan Arkadiusz też nam bardzo pomagał przy tworzeniu tej książki. Udostępnił swój samochód, jak organizowaliśmy rozmowy, spotkania, wywiady. Teraz się zajmuje dystrybucją tej książki, także panie Arku, bardzo dziękuję. Oczywiście dziękuję wszystkim też tutaj współautorom. Ale są też obecne osoby, które powinienem wymienić. Są też właśnie państwo Niwińscy, Ryszard i Marianna, rodzice Leszka Niwińskiego, świętej pamięci, który w tym wypadku w Szczecinie tragicznym zginął. Jest też siostra kolejnej ofiary, Fryderyka Zawiślaka, pani Danuta Zawiślaka. Tak? Gościmy też przedstawicielkę szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie, z której to szkoły były 4 ofiary, bo chyba 3 były z drugiej szkoły podstawowej. Czy ja tutaj kogoś nie pominę? No, są też jeszcze świadkowie tych wydarzeń i też zaistnieli w książce, wypowiedzieli się, pani Maria Gorzkowska, która wtedy była w której klasie? Nie powiem. Ale zobaczycie państwo na filmie, bo zaraz będziemy imitować film dokumentalny, także zobaczycie państwo panią Marię na filmie. Notabene jest prozaikiem, jest poetką, literatem. Pan Andrzej Budzyński, gdzie jest pan Andrzej? Też jest świadek wydarzeń, wypowiada się w tej książce. W tej chwili filmuje, dlatego że jest założycielem, takim szefem telewizji internetowej ANB. I film z tego dzisiejszego spotkania będzie właśnie w tej telewizji, a chyba jeszcze na jakimś portalu, nie? Andrzej, zamieścisz tam dodatkowo, mówiłeś, tak? To chyba wszystkie osoby, które powinienem przedstawić. Także dziękuję państwu za przybycie. Za chwilę będziemy emitować ten film, który dotyczy tej tragedii szczecińskiej. Pewno niektórzy znają. Nazywa się I wjechał czołg. To jest krótki film dokumentalny w reżyserii pani Iwony Bartuleskiej z Gdyni. Pani Iwona miała dojechać, no... Przepraszam, nie zauważyłem. Bardzo mi miło, że pani Iwona jest. Także pani Iwona w 1996 roku nakręciła film, który zaraz obejrzymy, film dokumentalny I wjechał czołg. I też tu chciałem bardzo pani Iwonie podziękować, dlatego że część materiałów tej książce byśmy nigdy nie mieli, gdyby ona nam nie pomogła, bo pani Bartuleska, kręcąc ten film, dotarła do bardzo ważnych dokumentów, między innymi to jest taki materiał do nowoczesnego wiceministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego, podpisany przez wiceprokuratora wojskowego Rybę. To są umowy, ugody rodziców tych dzieci, które zginęły w tym wypadku, z władzami miasta dotyczące odszkodowania. To są też kontakty, które nam udostępniła pani Bartuleska, bo bez tego byśmy nie dotarli do niektórych świadków. Nie wszyscy są dzisiaj obecni, ale zaistnieli w książce. Także mogliśmy dzięki niej otrzymać kontakty telefonicznie. No udało nam się do
niektórych świadków dotrzeć, których nie ma. No między innymi do pani Grunner chyba. Tak. No nie przybyła już chyba ze względu na wiek. Bo pan Ireneusz przeprowadził z nią wywiad i był w kontakcie, jest schorowaną osobą. Czy prokurator wojskowy Tadeusz Wierzchowski też był zaproszony, czy pan Andrzej Stachura, brat jednego z tych, co zginął w tym wypadku, sam też był ranny, bo znalazł się pod tym czołgiem, ale nie widzę chyba pana Stachury, prawda? Osoba znana w Szczecinie, bo był dyrektorem stoczni Nowa, stoczni szczecińska, jak jeszcze istniała, pamiętam, bo angażowałem się w tym czasie w obronę tej stoczni jako działacz polskiego lobby przemysłowego. Więc proszę Państwa, ja bym taki tok naszego spotkania proponował. Za chwilę byśmy obejrzeli ten film, potem jeszcze króciutko by się wypowiedziały te osoby, tak żebym prosił panią Bartulewską, jakie pani miała problemy przy kręceniu tego filmu, bo wiem, że były problemy, nie było tak łatwo, mimo że już nowe czasy, to były pewne problemy. Także się pani Iwona z nami z tymi problemami podzieli. A potem liczymy na dyskusję, na pytania. No jest taka niepowtarzalna okazja, bo są świadkowie tych wydarzeń. Są osoby, które dotarły do tak ważnych dokumentów. Dodam jeszcze, że dzisiaj się koncentrujemy na zdarzeniu w Szczecinie, ale jak sam tytuł mówi, książka dotyczy dwóch tragedii, które się tego samego dnia zdarzyły. 9 października 1962 roku, około południa czołg wjechał właśnie w tłum dzieci, jak się kończyła defilada wojskowa Wojsk Układu Warszawskiego, to były oddziały radzieckie, NRD-owskie, niemieckie i polskie. I wieczorem około 21.15 tego samego dnia taka straszliwa katastrofa pod Moszczenicą, to jest niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wykolejili się 3 ostatnie wagony jednego pociągu międzynarodowego, który jechał z Sofii, a w stronę Wiednia drugi ekspres międzynarodowy zjeżdżał. Taki jakiś lot. 2 ekspresy międzynarodowe, one jechały przez Żydowice, to jest stacja graniczna. Jeden jechał do Austrii, drugi jechał między innymi z Budapesztu, Belgradu, z Sofii, też przez Żydowice. Oba pociągi miały spóźnienie. Być może dlatego się tak tragicznie spotkały. Te 3 wagony zatarasowały lewy tor, bo się przewróciły na lewo i wtedy z naprzeciwka z dużą prędkością jechał ekspres Warszawy. Była mgła. Nie było takiej sygnalizacji jak teraz, możliwości łączności, bo teraz ja czasem mam możliwość jazdy w lokomotywie. Teraz to maszyniści mogą się łączyć. Mogą się łączyć z zawiadowcą stacji. W tej chwili nie było takiej możliwości. No i ten pociąg rozbił te wagony, które leżały na tym torze, po którym on jechał. I za nim się też spiętrzyły wagony. Także 6 wagonów zostało bardzo mocno zniszczonych. Oficjalnie zginęły 34 osoby. 100 kilkadziesiąt było rannych, z tego 61 było ciężko rannych. Na temat ilości ofiar toczą się dyskusje, wrócimy do tego problemu w drugiej części. Trochę sygnalizuje tutaj więcej wydarzenie w Boszczenicy, bo mówię, dzisiaj akcent będzie na wydarzenie w Szczecinie, na tragedię w Szczecinie. Ale oczywiście będziemy rozmawiać o tym na obydwa tematy. Jest jeszcze trzecia część, no ja wpadłem na taki pomysł, żeby napisać o kryzysie kubańskim, bo kiedy te 2 tragedie się wydarzyły, to tlił się, bo to nie było tak w ciągu dnia czy kilku dni, tak zwany kryzys kubański rakietowy. To polegało na tym, że na Kubie Związek Radziecki zainstalował wtedy wyrzutnie rakiet z głowicami atomowymi, takie, które mogły dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Bombowce zmontowano też tak zwane U-28, notabene mieliśmy też na wyposażeniu te bombowce, też wyposażone w broń atomową. I musiał na to zareagować prezydent Kennedy. Szczegóły ja opisałem w tym eseju, taki krótki esej historyczny. Powiem tylko tyle, że w trakcie tego kryzysu, którego apogeum trwało 13 dni, były takie 3 krytyczne momenty, incydenty zbrojne, gdzie cała sytuacja mogła się wymknąć spod kontroli. Ja to wszystko opisuję.
i zdaniem specjalistów politologów, specjalistów stosunków międzynarodowych, to był najgroźniejszy moment w okresie powojennym, gdzie rzeczywiście groził konflikt zbrojny na wielką skalę między ówczesnymi supermocarstwami, czyli Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. A za jednym i drugim państwem stały bloki wojskowe, bo Związek Radziecki stał jakby na czele Układu Warszawskiego, którego my wtedy byliśmy członkami. Te wojska, które defilowały w Szczecinie, to były wojska polskie i tych pozostałych państw członków Układu Warszawskiego, a Stany Zjednoczone, tak jest to do dzisiaj, pozostało na czele NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Był już moment, gdzie się zaczynała mobilizacja. Między innymi pan namieszczany tekst Franciszka Puchały z Polski Zbrojnej przebył, gdzie opisuje, gdzie już się zaczynała mobilizacja. Prawdopodobnie część tych jednostek, która defilowała 9 października w Szczecinie, tutaj właśnie na Alei Piastów, potem była mobilizowana już na tak zwany front zachodni, bo my mieliśmy jako członek Układu Warszawskiego operować na froncie zachodnim i uderzać na państwa NATO, głównie na Niemcy i Danię, na tak zwanym froncie zachodnim. No takie to były czasy. Także taki pomysł się zrodził, bo generalnie pomysł książki Przemysła się zrodził w sierpniu ubiegłego roku. Ja w rozmowie z kolejarzem, maszynistą Markiem Kraską w Babach, to jest koło Moszczenicy, na pomysł tej książki wpadliśmy, chociaż uczciwie trzeba przyznać, że o tych wydarzeniach pisali wcześniej dziennikarze. Jako pierwsza osoba, która napisała o tragedii szczecińskiej, to była pani Krystyna Poł, która w 1996 roku zamieściła w szczecińskim tygodniku na Morze i Ziemia, tak się tu nazywało, się dobrze pamiętam. Pierwszy Morze artykuł. I Ziemia. Tak. Pierwszy artykuł. Dopiero później były kolejne. I wiedzieliśmy o tej sprawie, no, ale nikt nie wpadł na to, żeby książkę zrobić. To były tylko takie artykuły rocznicowe w niektórych czasopismach. No ja jeszcze wpadłem na ten pomysł kryzysu kubańskiego, no i takie właśnie połączenie. Rzadko się w historii zdarza, żeby takie dwie straszne tragedie w jednym kraju jednego dnia, a na świecie tak poważny kryzys, który zagraża naszej cywilizacji. To tyle może takich informacji. Odsyłam do książki, do szczegółów zawartych w książce. Ale zanim przejdziemy do dyskusji, a zwłaszcza o tragedii w Szczecinie, proszę teraz o emisję filmu I wjechał w szok, przypominam, reżyserii pani Iwony Bartuleckiej. Ten pan tutaj koło mnie to jest profesor, podwójny profesor, a mają jeszcze inne wiele tytułów. Dziękuję. Dziękuję. Poprosił. Odnośnie właściwej osi trasy przemarszu. To bruk. Ja się nie dziwię, że ten chłopak na tych szynach się tam szalił. On jechał się otwartym, on widział, on mógł widzieć, on patrzył. Ale jak poślizg pani padnie, to nie ma siły. No nie ma siły na taką masę czołgu na 36 ton, to nie ma masy, siły, żeby ktoś utrzymał. No nie ma siły. Piękny, żółty kwiat. Patrzyłam na ten kwiat. Kusił on mnie też, żeby po prostu czołgi go nie przejechały. W pewnym momencie wybiegło dziecko. Na ten kwiat, schyliło się po ten kwiat i za nim matka. Z drugiej strony, sam przeciwka, chciała przebić kobietę z dzieckiem. Trzymałam kciuki, żeby ją czołg nie przejechał i w tym momencie zdałam sobie sprawę, że ten czołg wjechał w nasz tłum. Powiało taką atmosferę grozy. Nastąpiła taka cisza, ale taka cisza, że to był moment ciszy. Ciemno i gorąco i nie mogłam się podnieść. Musiało to być, jak byłam pod czołgiem. W momencie, gdy to się stało, znalazłem się między gąsienicami. Zrobiło się ciemno i straciłem przytomność. Leżąc, otworzyłam oczy, widziałam gąsienicę, miałam głowę między krawężnikiem a gąsienicą. Pomyślałam sobie, że teraz mnie przejedzie. A on się cofał i zobaczyłam niebo. Więc byłam szczęśliwa, że widzę niebo. Zobaczyłam
że leżą dzieci, dorosłe osoby, a wśród nich mój brat. Na gąsienicy było rozmiażdżone, dosłownie rozmiażdżone dziecko. Poznałam, że to jest mój uczeń, ponieważ miał charakterystyczne bardzo ubranie, a mianowicie spodenki w bardzo jaskrawych kolorach. Stojąc za rzędami ludzi, widziałam właściwie tylko wieżyczki czołgów i górną część działu. Tłum malewo ode mnie, jakby zafalował. Ci, którzy byli zdolni uciekać, uciekali, a inni po prostu się odchylili jak lan zboża. Ja zostałam na wprost czołgu i zobaczyłam zmiażdżoną masę ludzi pod gąsienicami, bardzo zdenerwowanego młodego żołnierza, który wyskoczył z czołgu. Był zielony i bardzo zdenerwowany. Żołnierz Kowiczek zaczął z siebie i zaczął za włosy zerwać i zaczął płakać. I za chwileczkę wszyscy tłum się znowu zamknął. Jesienne ćwiczenia wojsk Układu Warszawskiego wykazały dalszy wzrost poziomu wyszkolenia sojuszniczych armii i współdziałania na polu walki. Były wspaniałym pokazem rosnącego mistrzostwa bojowego i nowoczesnej, groźnej techniki bojowej. Więzy braterstwa, broni i niezłomnej przyjaźni zostały jeszcze mocniej utrwalone we wspólnym żołnierskim wysiłku w służbie socjalizmu i pokoju. Teraz byśmy podyskutowali o tym filmie, o tym wydarzeniu, o tych wydarzeniach, ale może zanim jeszcze przejdziemy do dyskusji, do pytań, to pan jeszcze bym prosił właśnie osoby, które są tutaj przy mnie. Czy pan by coś chciał dodać do tego filmu? Film bardzo dużo mówi, ale upłynęło trochę czasu, bo film był w 1996 roku nakręcony, emitowany był też w 1996 roku. Jak państwo widzieli, był emitowany w telewizji publicznej TVP Historia, tak? To znaczy wtedy, kiedy... No chyba nie muszę używać mikrofonu. Proszę, proszę, ja dam, proszę. Ja mikrofon trzeszczy i przeszkadza. Piszcz. No, zobaczymy, jak działa. No, chyba nie działa. To film, wtedy, kiedy film był emitowany, to nie było TVP Historia, był emitowany w pierwszym programie, był emitowany kilkukrotnie. Natomiast jeśli ja miałabym dopowiadać jeszcze pewne rzeczy do filmu, to by oznaczało, że film jest zły, tak? Film powinien jakby wszystko wyczerpać. Natomiast jeśli państwo czują niedosyt, chcą zapytać o coś, to ja chętnie wtedy odpowiem. Przy filmach dokumentalnych regułą jest, że materiału powstaje znacznie więcej. Jest kilkanaście razy więcej materiału niż materiał użyty. W związku z tym wypowiedzi bohaterów, którzy tutaj występują, ofiar, rodzin, świadków, zostały jakby okrojone dla potrzeb filmu, żeby można to było obejrzeć w ciągu 30 paru minut, a nie 10 godzin. Także jeśli Państwo chcą zapytać o coś, to ja spokojnie. Ale to może jeszcze przejdziemy trochę później do dyskusji. Tak? Czy chyba teraz ktoś chce pytanie, czy... Ja po prostu zapomniałem się jeszcze zastanowić. Skąd zainteresowanie tą historią szczecińską? Dokumentaliści bardzo często tworzą swoje dokumenty, czy to są filmy, czy to są pozycje pisane, na zasadzie takich nizania paciorków. Dlatego, że z jednej sprawy może się pojawić kolejna. Ja realizowałam film o kapitan Danucie Walasko-Bilińskiej i ona pokazała mi fotografię dziewczynki, z którą spotkała się w szpitalu, wtedy, kiedy sama była hospitalizowana, szalenie okaleczonej 13-letniej dziewczynki.
dziewczynki. I to była jedna z ofiar właśnie tego wypadku. To była moja pierwsza informacja. To było dla mnie ponadto dodatkowym zaskoczeniem, że ja w ogóle nic o tym nie wiem, dlatego że ja jestem warszawianką, ale przyjechałam do Szczecina na studia i mieszkałam tutaj 14 lat. I w ciągu tych 14 lat o tym wypadku nic nie wiedziałam. Więc takim zaskoczeniem dla mnie było to, że można tak głęboko i tak skutecznie ukryć informacje, ukryć konsekwencje tych informacji, ukryć to, że to była po prostu tragedia dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Ja zresztą swój film poświęcam wszystkim mieszkańcom Szczecina właśnie dlatego. A to, co powiedziałam, że dokumentaliści tworzą swój jakby dorobek właśnie ciągle dokładając do tego samego dużego tematu, który go interesuje. W tym filmie występuje reżyser filmu dokumentalnego, który powstał w trakcie ćwiczeń i w czasie tej defilady, pan Jerzy Wolen, który tutaj w taki, a nie w inny sposób, prawda, przedstawia swój stosunek do tych wydarzeń, które miały miejsce, w sposób haniebny, niezrozumiały. Po kilku latach taki był splot okoliczności, że ktoś rozpoznał na podstawie tego filmu pokazywanego w telewizji Wolena jako mordercę dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na Podkarpaciu Antoniego Żubryda. I pan Jerzy Wolen, do którego ja się zwróciłam, przyznał się, powiedział tak, oczywiście, ale upłynęło od tamtej zbrodni, kiedy on zamordował Żubryda, 51 lat, w związku z tym jest okres przedawnienia. Powstał wtedy następny film. Czyli to takie zainteresowanie tym, co dotyczy historii Polski, losów ludzi, zwłaszcza tych losów, które były ukrywane, skutecznie ukrywane, ukrywane przez cenzorów, przez władzę, przez dziennikarzy, przez historyków, przez władze szpitali, tak? Przez urzędy miasta, przez archiwa. Te zagadnienia bardzo mnie zawsze interesowały i to jakby jest efekt tych zainteresowań. Proszę, jeszcze jest pytanie dla pani Ser, proszę bardzo. Nie zamykamy dyskusji, zaraz wrócimy do tych spraw. Ja jeszcze pozwólcie państwo, powiem parę słów o filmie, który ma powstać, o katastrofie pod Moszczenicą, bo na ten temat nie ma filmu, jest tylko taka migawka w internecie, bardzo taki syntetyczny, bez wywiadów, bez rozmów filmik, ale w tej chwili toczą się rozmowy, chyba się zakończyły powodzeniem, bo miałem informację w tych dniach, że jutro na nasze spotkanie promocyjne przyjedzie do Moszczenicy ekipa filmowa, na czele której stoi reżyser Tomasz Świątkowski, i będzie kręcił film o katastrofie pod Moszczenicą. Także byłby taki jakby odpowiednik tego filmu, który zrobiła pani Bartuleska. Tam też są różne takie odkryte sprawy, bo ja tylko dodam, że jak zbieraliśmy materiały do tej książki, to w sprawie Szczecina, jak powiedziałem, bardzo nam pomogła tutaj pani Iwona. Dokumenty, które są w tej książce i w tym filmie, to właśnie w dużym stopniu właśnie dzięki niej. Natomiast jeśli chodzi o katastrofę pod Moszczenicą, to umówiłem się z przewodniczącym Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych. Jest taka komisja, ten pan nazywa się Tadeusz Ryś. Mówią mu panie ministrze, bo on ma jakby tam rangę wiceministra. Urzęduje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. No i tak rozmawiamy, co by ewentualnie mógł pomóc. Nie, początkowo był trochę otwarty, ale pod koniec rozmowy już bardzo chłodny, a na koniec jak wychodziłem, to mówi, a może by pan się tym nie zajął, bo widzę, że pan tutaj zaprosił do współpracy dziennikarzy, oni szukają sensacji, a prosiłem go o takie sprawy. Pierwszą rzecz, którą go poprosiłem, to zapytałem, czy są jakieś dokumenty dotyczące tej katastrofy. Powiedział od razu, nie ma nic, dlatego że minęło 50 lat i zniszczyliśmy, bo nie jesteśmy zobowiązani przechowywać.
Potem mówię, a może ktoś żyje z członków komisji, która badała tą katastrofę, a badała komisja rządowa, powołana przez premiera ówczesnego Cyrankiewicza. I on mówi, tak, żyje taki jeden, mam z nim kontakt. No mówię, to może by pan skontaktował z tym członkiem komisji. Nie powiedział tak, nie powiedział nie w trakcie tej rozmowy. I trzecia sprawa, go prosiłem, no ma pan tutaj, bo całe piętro zajmują w ministerstwie ta komisja, ma pan ekspertów od wypadków kolejowych, jakie siły tam działały w trakcie tej katastrofy pod Moszczenicą, bo straszne zniszczenia, 6 wagonów zniszczonych zupełnie, wiele innych mocno zniszczonych. Też nie udzielił pomocy, a mógł jakiegoś eksperta tutaj właśnie wytypować. Ale powiedział mi taką ciekawą rzecz, tutaj w tym gronie pierwszy raz ujawnię. Proszę sobie wyobrazić, powiedział mi tak. Jak byłem młodym człowiekiem, musiałem gasić pożar stacji w Kozłowie. To jest taka stacja, która biegnie między Krakowem przez stację tunel na Warszawę. Mówi, co się stało? Mówi, jechał eszelon wojskowy, wiózł na poligon żołnierzy, oficerów i uzbrojenie. I panowie se popili, tak dosłownie powiedział, panowie se popili i źle zainstalowany był czołg. Jak mijali cysterny, to czołg zahaczył o cysterny i kilka cystern wybuchło. I mówi, cała stacja się spaliła i cały pociąg. Mówi, ponad 100 osób spłonęło, głównie tych wojskowych. A mówi, proszę pana, na ten temat nigdzie nic nie ma. Ani w internecie, bo ja się interesuję katastrofami między innymi kolejowymi, nigdzie nic na ten temat nie ma. On mówi, proszę pana, bo to była sprawa wojskowa. I jeśli to jest, to jest do dziś utajnione w archiwum wojskowym. Być może to jest jakiś ślad, który wyjaśnia, że nie ma materiałów niby, żadnych na materiałów nie wykazał. Bo co się okazuje? Otóż ja się wtedy zwróciłem jako profesor do IPN-u, żeby nam udostępnili materiały, szukali materiałów na ten temat w IPN-ie. I co się okazało? Jest materiał w IPN-ie, relacja milicji obywatelskiej z tego miejsca katastrofy. I zdjęcia, wstrząsające zdjęcia. Wszystko jest to w tej książce, bo reprodukujemy, prawda? I są zdjęcia pęknięć tych torów. I w jednym miejscu tor, szyna, przepraszam, ta prawa szyna, gdzie zaczęła się katastrofa, jest jakby przecięta na pół. I wiadomo, co pani Iwona może potwierdzić, że próbowano bardziej nagłośnić tą katastrofę pod Moszczenicą, żeby przykryć wypadek w Szczecinie, bo tam chodziło o wojsko, tam byli dygnitarze na trybunie, prawda? I rzeczywiście tylko był malutki komunikacik w głosie szczecińskim, bardzo lakoniczny i takim no, suchym językiem, obwiniającym raczej rodziców, o tym wypadku w Szczecinie. O tej tragedii w Szczecinie. Cała prasa ogólnopolska, bo ja przewertowałem w Bibliotece Narodowej, ani słowem na ten temat. Natomiast piszę o tej katastrofie pod Moszczenicą. Na tych samych stronach, proszę sobie wyobrazić, następnego dnia, kolejnego dnia, piszę o tej katastrofie pod Moszczenicą, ani słowa nie ma o tragedii w Szczecinie, optymistyczne relacje, co na co film zwraca uwagę, że jaka udana defilada, jaka radosna atmosfera. Otóż, gdybyśmy trochę weszli na grunt teorii spiskowej, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale uważam, że w teoriach spiskowych czasem jest racjonalne jądro. Teraz widzimy to na przykładzie katastrofy smoleńskiej, jakie emocje tutaj i dyskusje się toczą. Ale my to zbadamy, ten ślad, czy czasem jednak ktoś celowo nie zrobił, żeby przyćmić ten wypadek w Szczecinie, tylko że może nie przewidział, że w tym samym czasie będzie jechał ekspres naprzeciwko, i że nie dojdzie do małej katastrofy, jak się pociąg wykoleił, ale do tak strasznej katastrofy. Jest jeszcze kwestia... Przepraszam, że wtrącę, ale myślę, że jednak pan przecenia. Ale zbadamy. Te władze, które wówczas były, przecenia pan ich jakby przebiegłość, intelekt, możliwości organizacyjne. No ale zbadamy ten wątek. Tym bardziej, że tutaj w filmie występuje historyk, w momencie, kiedy ja z nim rozmawiałam, był prorektorem uniwersytetu. W związku z tym cenzor. Ale zbadamy ten wątek. Życzę powodzenia. Zbadamy ten wątek, to jeszcze na ten temat się wypowie pan Chyb. Ja tylko dodam, żeby skończyć sprawę katastrofy smoleńskiej, przepraszam, pod Moszczenicą, że tam jest kwestia ofiar.
Otóż na miejscu wszyscy są przekonani, bo żyją świadkowie. Jutro mówię, mamy na ten temat spotkanie w Moszczyńcy promocyjne. Będą świadkowie, bo żyją też niektórzy świadkowie, którzy byli na miejscu tej katastrofy. Wszyscy tam są przekonani, że dużo więcej ludzi zginęło. Ale też na ten temat nie chcę spekulować. Faktem jest, że to było wieczorem, była mgła, to było w lesie. Karetki, jak zaczęły rozwozić ofiary na terenie całego województwa, to była atmosfera, no wszystkim się wydawało, że ogromne są ofiary. Faktem jest, że ten materiał w IPN-ie no, pokazuje, że zginęło 34 osoby. Jest dość rzetelny, no ale musimy pamiętać, że to zrobiła Milicja Obywatelska, z tym, że to był materiał dla Komendy Głównej przez Komendę Wojewódzką, napisany przez dwóch funkcjonariuszy. To może tyle na temat Moszczyńcy, resztę odsyłam do książki. Ja jeszcze mogę, proszę, słówka, bo ja skierowałam zaproszenie do pracowników IPN-u tutaj w Szczecinie, ale domyślałam się, że nie ma nikogo. Jak został przeze mnie zrobiony ten film, to oczywiście wtedy IPN-u nie było, natomiast wtedy, kiedy IPN otworzył tutaj swoje biuro w Szczecinie, to był jeden, jedyny raz, kiedy zwrócono się do mnie, czy ja mogę przekazać wszystkie materiały, które posiadam do IPN-u, dlatego że IPN uważa, że należałoby otworzyć śledztwo i wyjaśnić tę sprawę do końca. Dlatego że w moim śledztwie, w ten sposób w zasadzie można też się odnieść do tych działań, których efektem jest film. Tak naprawdę ja nie jestem przekonana, czy zginęło tyle osób. Myślę, że zginęło więcej. Ja mówię o 13 ofiarach. Pan profesor przedstawia w książce i pan, który tutaj pracował na miejscu, że to było mniej osób. I IPN nie pociągnął tutaj tej sprawy. Ona jest jakby niewyjaśniona. Jest to taki moment, w którym wydaje mi się, że śledztwo IPN właśnie szczeciński dla swoich mieszkańców powinien przeprowadzić. Zanim oddam głos kolegom, to jeszcze powiem, że z IPN-u pani Anna Jagodzińska, która nam pomogła i te materiały wynalazła i bardzo szybko to zrobiła na naszą prośbę, ma być jutro. I to mówię, to jest jedyny dokument, który się zachował, jeśli chodzi o katastrofę pod Moszczyńcą. Jedyny dokument, nie licząc ówczesnych relacji prasowych. Natomiast prosimy jeszcze, panowie może się coś wypowiedzicie, bo prowadziliście rozmowy, pan profesor Rafalik, na temat szczeciński oczywiście. Dziękuję profesorze. Proszę państwa, ja dziękuję przede wszystkim Marii Goszkowskiej, która udostępniła nam swoje wtedy wielkie mieszkanie pięciopokojowe na to, żebyśmy mógł się spotkać z moimi rozmówcami. Dziękuję ci, Mariuszu. Nie miałem żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o rozmowę ze świadkami lub z tymi ludźmi, którzy wiedzieli coś na temat wypadku tragedii w Szczecinie. Chętnie udzielali pełnych wyjaśnień na tyle, na ile wiedzieli cokolwiek. Wiedzieli z przekazu ustnego od innych osób, widzieli sami, doznali sami no, wielkiej traumy, ja sobie to wyobrażam. Ale zastanawiam się jedno. Ponieważ ja byłem indoktrynowany, jestem już przedwojenny człowiek, to dużo już przeżyłem, indoktrynowany przez tyle lat i niestety, ale nie udało się władzy ludowej mnie przekonać do komunizmu, do wszystkiego, pozostałem sobą. I właśnie, i wtedy normalni ludzie, tacy jak ja, nie dali się, ale władza musiała się podporządkować jeszcze wyższej władzy i ukrywać pewne fakty. Fakty nieraz niezawinione, bo przecież wypadek, tragedia w Szczecinie to był zbieg okoliczności z tego, co ja się dowiedziałem od moich rozmówców. To nie było zaplanowane, to nie było, może była niedbałość pewna, brak organizacji odpowiedniej, ale ten żołnierz, który prowadził czołg, on bardzo był zestresowany. On był, jak widzieliśmy na filmie, był w szpitalu niecucony, ale uspokajany. Ja mu się nie dziwię, bo mimo, że nie był winien, że byli winni radzieccy czołgiści, którzy przyspieszyli tempo zamiast 20 km na godzinę jechali 30, co jest niedozwolone, przy śliskim bruku, a w ogóle, że to był bruk i to zakręt,
to taki kolos 30 parę ton utrzymać w linii prostej nie było tak łatwo, jeszcze to był skos. I mówiło się, znaczy twierdzą niektórzy, że tylko 7 dzieci zginęło. Mówią inni, że 9 dzieci. Tu pani Bartulewska mówiła o 13. No, warto by było, żeby nikt się za, nikt, Naczelna Izba, Najwyższa Izba Kontroli, zajęła się tą sprawą, bo oni wynajdują różne rzeczy, ale trzeba dogrzewać tych najdalszych czasów. I być może, że ta książka będzie uzupełniana o te nowe dokumenty. To ja mam tyle do powiedzenia. Dziękuję, Pawle. Ja chcę podkreślić, że materiały zdobywaliśmy wszyscy na zasadzie wolontariatu. Uruchomiłem właśnie kolegów, których znam, bo działam w jednym stowarzyszeniu kulturalnym. Natomiast prosiłem dziennikarzy w Szczecinie niektórych, nie będę wymieniał nazwisk, też jednego w Warszawie. Wszyscy pytali za ile. Za ile, żeby gromadzili materiały. I oparłem się właśnie na koledze Gębskim, który telefonicznie i przez komórkę działał. No i dzięki temu ta książka powstała. Także pan Irek Gębski, co byś tutaj dodał? Po tym, co powiedział profesor Paweł Sawicka, co wyjrzeliśmy na filmie, niewiele mi pozostaje do dodania. No może tylko wspomnę o swoim skromnym udziale w tworzeniu tej książki. Przed rokiem, szczerze mówiąc, miałem niewielkie pojęcie o tej tragedii w życiu sprzed 54 lat. No ale właśnie zadzwonił do mnie, mogę powiedzieć, kolega Paweł, z którym znamy się od 34 lat już. No, około 30. Tak. No i poprosił właśnie o rozmowę z panią reżyser Bartulewską. No bo na wybrzeżu mieszka kolega, pani Wola mieszka w Gdyni, tak? I właśnie wówczas po tej rozmowie temat mnie wciągnął na tyle, że przeprowadziłem dalsze rozmowy. Z panią Ewą Gruner-Żarnło, która też tu w tym filmie występowała, z ówczesnym prokuratorem Tadeuszem Wierzchowskim. No i na końcu tam taki skromny wstęp napisałem do rozdziału Szczecińskiego. Tyle o moim udziale w tej książce. Proszę Państwa, jeszcze za chwilę dam tutaj głos panu doktorowi Chybowi. Ale powiem kilka zdań o tym, że coś łączy te dwa wydarzenia. Oprócz tego, że są ukryte pewne fakty, powiesz o tym pan Chyb, to również pewien przebieg. Otóż zarówno w Szczecinie, jak i w Moszczenicy był bałagan. W jakim sensie? W Szczecinie w tym sensie, że były służby porządkowe. Milicja obywatelska, wojsko, tak zwane społeczne, to chyba było ORMO wtedy, ale one nie współpracowały ze sobą. Nie było takiego, uzgodniono pewne sprawy przed defiladą. Natomiast nie było koordynacji w trakcie tych służb porządkowych. Nie było takiego, czy osoby, czy ośrodka, który by kierował przebiegiem tej defilady. Była tak zwana wojskowa służba wewnętrzna, to była taka jakby bezpieka w wojsku. Oni podjęli pewne działania, ale tylko mające na celu ochronę trybuny. Natomiast nie koordynowali, bo gdyby te służby współdziałały, to być może by to się nie stało. Przyczyną było między innymi to właśnie, że w ogóle nieprzygotowani byli czołgiści do jazdy w mieście po bruku. Wąska ulica i nie było bariery, nie było ogrodzeń. Tłum wszedł. Widzowie mniej więcej 1,5 metra po jednej stronie i 1,5 metra po drugiej stronie. Te służby nie były w stanie zareagować, bo nie były przygotowane, nie było koordynacji. No tej defilady tam po prostu nie powinno być. Tak. Jest... 7 metrów czy 8 i czołg, prawda, jechał. I ten czołgista, kiedy go zaczęli poganiać, no oczywiście to są sekundy. To są sekundy, gdzie nie opanował tego. Szczegóły są tutaj i w filmie, i w książce. To samo było w Moszczenicy. Proszę Państwa, tam był wielki bałagan, jeśli chodzi o dowodzenie tą akcją ratowniczą. Dlatego, że nie było też jednego ośrodka, który by tym kierował, czy osoby odpowiedzialnej. Z jednej strony milicja oczywiście, służby PKP ówczesnej, prawda, służby medyczne, strażacy. Ale też pojawili się politycy, no wcześniej, jak to się mówi, aparatczycy, pierwszy sekretarz partii, prawda, z Komitetu Wojewódzkiego, pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim, prawda.
były sprzeczne różne decyzje, były opóźnienia, był chaos. Także podobny jakby tutaj pod tym względem przebieg. Ale to właśnie bym poprosił pana chyba, który tutaj dokonał bardzo takiej dokładnej ekspertyzy tego materiału z IPN-u. Jak właśnie pracowały służby, te, które miały właśnie tą akcją ratowniczą kierować? Dziękuję. Proszę państwa, ja tutaj chciałbym jeszcze dodać to, co powiedział mój przedmówca, pan profesor, że jestem jeszcze inżynierem. Czyli zagadnienia dynamiki, mechaniki są dla mnie bardzo rzeczywiście dobrze znane. Z tego tytułu pozwoliłem sobie na ocenę pewnego materiału dowodowego, który jest zgromadzony w aktach IPN-u Warszawy. Natomiast krótko się ustosunkuję tutaj do katastrofy w Szczecinie. Tu ja jako ekspert opieram się na dokumentach zgromadzonych, prawda, i oceniam ich wartość, a także ich kompletność i ewentualny brak. I tutaj trzeba powiedzieć, że tak jak już pan profesor zasygnalizował, specjalizuje się w ekspertyzach śledztw i dochodzeń MSW. I tu mi jednego wątku brakuje, który to był pojazd w kolumnie, prawda, który właśnie wjechał w ten tłum. Z praw fizyki, mechaniki, teorii ruchu wygląda na to, że pojazd poruszający się jako pierwszy porusza się z prędkością X. Natomiast kolejne pojazdy, ich prędkość rośnie proporcjonalnie, prawda? I tu jest ten problem. Natomiast pozostaje jeszcze jeden, prawda, aspekt, który praktycznie, o którym się częściowo na filmie wspomina, o tak zwanej nawierzchni i współczynniku przyczepności, prawda? Inaczej się pojazd zachowuje na torach ćwiczebnych, typowo gruntowych, typu pojazd gąsienicowy, a inaczej zachowuje się na kostce granitowej, a już główne miejsce utracenia stateczności i stabilności pojazdu nastąpiło na torach tramwajowych. Tu te rzeczy diametralnie są praktycznie, różnią się w sensie przemieszczania, dynamiki, teorii ruchu, etc., etc., etc. Brakuje mi również tutaj jakichkolwiek informacji z przeprowadzonych dochodzenia śledztwa w tym aspekcie przez służby prokuratury wojskowej czy służb wtedy ówczesnej milicji obywatelskiej. Obojętnie, że jaki byśmy okres rozpatrywali, tą procedurą rządzi ustawa Kodeks Postępowania Karnego. I mógł to być, to był jeszcze wtedy ówczesny kodeks, który został ustawą uchwalony w 1954 roku i obowiązywał do 1967 roku. Także w ramach tej ustawy postępowanie musiało być. I jedno zgodnie wtedy z procedurą ówczesnego ustroju, takie sprawozdanie z tego dochodzenia, bądź niejednokrotnie całość materiału musiała trafić do Biura Centralnego, prawda, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To tyle ustosunkowania się co do tutaj zdarzenia w Szczecinie. Pozostaje tu jeszcze ilość ofiar z pełnym współczuciem dla rodzin, prawda, odnoszę się, ale również, proszę państwa, no, państwo jako strony powinniście być powiadomieni, bo nic się nie zmieniło wiesz, w tym zakresie. Natomiast co tutaj, resztę materiału możecie spotkać w tej książce. Natomiast co chcę się ustosunkować do o wiele bardziej obszernego materiału, który został zgromadzony w IPN-ie dotyczący katastrofy kolejowej w Moszczenicy, no to jest raport Komendy Wojewódzkiej Komendanta Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi do
praktycznie komendy głównej. I tam można doczytać się i zapoznać, zresztą materiał jest w całości, jeżeli chodzi o całość, przebieg, przyczyny i zdarzenia. Natomiast moim rzeczywiście punktem, na który zwróciłem szczególną uwagę, to jest szereg niedociągnięć, uchybień i braku organizacji w sensie ratowania życia i zdrowia i mienia osób uczestniczących. I tutaj trzeba by było powiedzieć o następujących uchybieniach. Między innymi to brak precyzyjności, jeżeli informacji przekazywanych, począwszy od służb kolejowych, prawda, do służb policyjnych, prawda, Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, no etc., etc. Natomiast również bardzo rzeczywiście rażącym naruszeniem tego typu czynności był brak koordynacji i kierownictwa darowa. To jest to, co się działo, to jest niedopuszczalne, żeby przez okres ponad godziny czasu nic się nie działo, tylko informacja jest przekazywana lakoniczna, tylko o zdarzeniu. Nie ma czasu, nie ma miejsca, nie ma zakresu ilości ofiar, rannych, a także to bierze otrzymując informacje pod uwagę, jakie siły i środki zastosować, prawda, przy tego typu akcji ratowniczej. Natomiast jeszcze innym aspektem jest to, że jest dublowanie, prawda, dowodzenia i kierowania. No bo ponad godzinie, prawda, pojawia się komendant powiatowy, później za 10 minut pojawia się zastępca komendanta wojewódzkiego i tu jest sprzeczność i rozbieżność, jeżeli chodzi o kto jest ważniejszy, kto ma koordynować i kierować. Natomiast jeszcze inną sprawą jest sprawa przybycia na miejsce prokuratora wojewódzkiego i dwóch lekarzy biegłych sądowych. Nie ma żadnej wzmianki, co oni zrobili i nie ma żadnych dokumentów. W raporcie nie ma żadnych, tylko przybyli, ale nie wiadomo o której godzinie, co robili, jakie dokumenty sporządzili, a przecież zgodnie z tą ustawą, o której wspomniałem, gospodarzem na tego typu zdarzeniach jest właśnie prokurator. I to jest podstawowy element. Następnym kolejnym uchybieniem, który rażącym uchybieniem, proszę Państwa, no jest wzmianka w raporcie o ekspertach, którzy przybyli. Ale o której godzinie? Nie ma praktycznie żadnej wzmianki, co stwierdzili, jaki dokument. Pozostaje wielkim znakiem zapytania uszkodzenie tej szyny na długości ponad, proszę Państwa, 5,5 metra. Jest tylko wzmianka, że nastąpiło wykruszenie. Pojęcie względne, nic nie mówiące, proszę Państwa. Wykruszenie. Czy to była wada materiałowa, czy uszkodzenie szyny nastąpiło na skutek niewłaściwej eksploatacji, czyli przytwierdzenia szyny do podłoża, czyli wtedy to były podkłady drewniane, a szczególnie to był grunt bardzo rzeczywiście niestabilny i to praktycznie szyna pracowała. Czy być może, proszę Państwa, no również jest brak wzmianki o służbach kolejowych, którzy dbają o tak zwany przegląd i utrzymanie trakcji szlaku komunikacyjnego kolejowego. Nie ma tu nic, proszę Państwa. Dlatego również jest zastanawiające to, proszę Państwa, że informacje, które zostały przekazywane przez służby, jako pierwsze, które powzięły informacje o zdarzeniu do Milicji Obywatelskiej, są bardzo okrojone. Jakieś zdarzenie, jakieś prawdopodobnie pociągów pospiesznych, jakiś wypadek i więcej nic, proszę Państwa. No, przede wszystkim również rażącym jest to, że właśnie służby kolejowe, Straż Ochrony Kolei, która była, nie wysłała na miejsce katastrofy żadnych służb, którzy między innymi znają topografię
znają kształtowanie terenu i warunki, a także praktycznie mogły mieć wpływ na szybkość reakcji. Ja tylko chcę przypomnieć, że utrata, praktycznie zatrzymanie akcji serca, to organizm żyje, proszę Państwa, 3 minuty. Widzimy, jak to jest bardzo ten czas krótki. A z raportu wynika, że ciała praktycznie zostały wydobywane, proszę Państwa, do dnia następnego. No później, proszę Państwa, ponieważ zdarzenie nastąpiło w warunkach nocnych, ograniczonej widoczności, godzina 21:14, pełnia nocy, zagłębienie torowiska, proszę Państwa, 2,5 metra, korona leśna, etc., etc. Dlatego no cóż można było zrobić, proszę Państwa, nawet jeżeli przybyli funkcjonariusze milicji obywatelskiej w takich warunkach, gdzie było ciemno. Za praktycznie 4 godziny po upływie podejmowane są decyzje o praktycznie wysłaniu sprzętu oświetleniowego. I można powiedzieć, że tu dopiero po 4 godzinach rozpoczyna się właściwa akcja ratunkowa. No, proszę Państwa, wiadomo, że to jest sprzęt ciężki, kolejowy, ważący kilka lub kilkanaście ton. O godzinie 7 rano, proszę Państwa, czyli praktycznie można powiedzieć 8,5 godziny po zaistnieniu katastrofy, na miejsce zdarzenia wysyła się, proszę Państwa, sprzęt do cięcia i rozcinania, proszę Państwa, elementów ciężkich i grubych. Kolejnym etapem, który jest, proszę Państwa, co należy właściwie określić, to jest tylko akcja ratownicza ze służb pogotowia ratunkowego, wtedy wojewódzkiej stacji ratunkowej, proszę Państwa. Uczestniczyło 51 karetek, 42 lekarzy. Ale czy się włączyli lekarze biegli sądowi w ten proces? O tym nie ma żadnej wzmianki. Panie Leszku, może na razie tyle, bo mamy już pytania, dobrze? Dobrze, no, tak, dobrze. Napiszmy. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania do Pani reżyser, do ekspertów, do mnie? Co jest ja mam pytanie, mianowicie co do tego Szczecina, to dwa momenty bym poruszał. Dlaczego dzieci się tak znalazły blisko czołgów? Czy one też nie miały obowiązku rzucania kwiatków? Coś takiego, bo widzieliśmy przecież taką scenę na filmie. Druga rzecz to może w związku z napiętą sytuacją polityczną czołgi jechały szybciej niż normalnie, bo ktoś o tym filmie wspominał też, że tam były jakieś odpryski, pył. To jest co do tej sprawy szczecińskiej ewentualnie do wyjaśnienia. Natomiast sprawa tej słynnej dosyć katastrofy pod Piotrkowem. Można by tu poczynić pewne dalsze ustalenia. Co do liczby ofiar, ja pamiętam, że to zostało objęte, mogę źle pamiętać, ale jakoś tak zapamiętałem, że to zostało to objęte szczególnym śledztwem, ponieważ to był pociąg międzynarodowy, zdaje się, jeden i drugi, tak? A wtedy za granicę, tak, byle kto sobie nie wyjeżdżał, to było kontrolowane wszystko. Być może tam jechały osoby, których nie chciano ujawnić i na żadnej liście ich nie ma, bo mogły być to osoby, że tak powiem, wysyłane politycznie czy wysyłane przez MSW. Trzeba i taką rzecz uwzględnić. Proszę spróbować ustalić, jakie było zapełnienie tych pociągów w ogóle średnio statystycznie, następnie ile wagonów zostało zniszczonych, w jakim procencie i teoretycznie ile maksymalnie osób mogło się tam znajdować wtedy. Proszę sobie zrobić taki szkic teoretyczny. Może to pomóc w ustaleniu liczby ofiar. Wagon drugiej klasy to bodajże jest 88 miejsc siedzących. Proszę na to popatrzeć. Natomiast co do tej szyny, bo co było głównym przedmiotem ucieka? Jeżeli ona, co się z nią stało? Została wyłamana główka? To było to samo, co stało się niedawno w Szczecinie na tym szybkim tramwaju? Czy to było wyłamanie główki? Bo ja nie znam tego szczegółu, a mogło to wskazywać na złe hartowanie szyn przez tak zwanych racjonalizatorów, którzy hartowali główkę, nie zwracając uwagi na to, że powstaje wtedy rodzaj linii niewidocznej między główką a podstawą stopką szyny.
i w tym miejscu szyna potrafi pękać. Może do czegoś takiego doszło, ja tego, tej sprawy nie znam. Natomiast pamiętam, że to było jakoś szczególnie badane, dlatego że były podejrzenia jednak, czy to nie był jakiś zamach, dywersja i tak dalej. Mówię, to były pociągi międzynarodowe. Także proszę co najmniej te trzy sprawy uwzględnić, jeżeli ktoś chce sprawę zbadać. Dziękuję. Proszę pana, tu są fotografie, prawda, które zachowały się. Powodujące uszkodzenia tej szyny. To nie było jakieś przecięcie, tylko tak zwane uszczenie wzdłuż, no to jest na długości 5,5 metra. 5,5, tak? 5,5 metra, na długości 5,5 metra. To jest jasna sprawa, to jest wykruszenie, to jest nie pęknięcie szyny, to jest zupełnie to znaczy, proszę pana, proszę państwa, tego typu uszkodzenia mają miejsce przy tym, kiedy praktycznie jest. Nie ma na stałe przytwierdzonej szyny do podłoża. Tylko szyna pracuje góra, dół i praktycznie na boki, jednocześnie góra, dół i na boki. Wtedy następuje tak zwane uszczenie, uskowienie praktycznie główki szyny. I tu mamy najprawdopodobniej z tym przypadkiem do czynienia. Natomiast no nie widziałem tutaj materiału, który praktycznie był zgromadzony i wykonany przez tą komisję ekspertów, prawda? No nie ma też również wzmianki, gdzie, o której ona godzinie przybyła, co zrobiła i co ustaliła. Pozwólcie panowie, bo pan tutaj pewne wątki poruszył, które no, wymagają stosunkowania się. Nie wiem, na ile pan jest znawcą tematu i na ile pan to wszystko pamięta z autopsji czy z materiału, ale takie niektóre istotne sprawy pan poruszył, bo faktem jest, że obydwa pociągi były międzynarodowe. Taki był los, tak się akurat zdarzało. Jak mówiłem, jeden jechał z Sofii przez Belgrad do Warszawy, drugi jechał do Wiednia. A już tam, jakbyśmy stali na gruncie teorii spiskowej, to jak wiemy, to jest Centrum Szpiegów. Światowe Centrum Szpiegów, ale tu nie chcę oczywiście tak daleko wkraczać. Jechał do Wiednia. Powołano komisję państwową. Powołał tę komisję premier Cyrankiewicz. Prawda? Natomiast jest kwestia liczby ofiar. I tu będę miał pytanie zaraz do pana chyba, który zna kwestię policji, milicji. Otóż bardzo krótko, takie są relacje świadków, prasy i tak dalej, pojawiła się od razu wersja po kilku godzinach, że mówię o oficjalnej wersji, że zginęło około 30 osób. I cały czas już to było podtrzymywane w relacjach prasowych przez władzę, że 34 osoby. Natomiast świadkowie żyjący są przekonani, że co najmniej kilkadziesiąt osób więcej, że może 60, może nawet do setki. Tak, takie były wielkie zniszczenia. Tak jak zgadzam się tutaj z panią Iwoną, należy wrócić do kwestii tej tragedii szczecińskiej. Powinien IPN czy prokuratura ponownie zbadać sprawę karnej odpowiedzialności. Tak samo mamy nadzieję, że jak dojdzie do nakręcenia tego filmu na temat Moszczenicy, to mimo, że pan Ryś, przewodniczący Komisji Badań Wypadków Kolejowych, być może dlatego, co pan mówi, on coś wie. Nie chce nic mówić. Nie, proszę, nie nic. Będzie zmuszony do tego, żeby jednak no, być może wróci się do tej katastrofy. Mówię, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale należy tą sprawę należy badać. Być może film właśnie spowoduje, że wróci się do tej katastrofy. Natomiast mam tutaj do pana pytanie, bo mnie się wydaje, że jeśli materiał z IPN powstał na zamówienie Komendy Wojewódzkiej, przepraszam, Komendy Głównej, napisał, materiał został sformułowany przez Komendę Wojewódzką. Był cały czas, no, w okresie PRL-u był w MSW, prawda? No i przez przemiany historyczne trafił do IPN, prawda? No nie sądzę, tak mi się wydaje, żeby milicja oszukiwała siebie, bo ten materiał nie był na zewnątrz publikowany. Na pewno otrzymały go czynniki polityczne. Prawdopodobnie. Czy jest możliwe, żeby oni siebie okłamywali i że w tym ich materiale, w
tych informacjach ta rzeczywista liczba ofiar została ukryta? Czy jest to możliwe? Bo proszę, to budzi wielkie kontrowersje tam. Proszę Państwa, zarówno opinia publiczna, a także i na każdym zdarzeniu, a w swoim życiu byłem na bardzo wielu właśnie, można powiedzieć, tragediach ludzkich. I w tym momencie na gronie, można powiedzieć, widzów, uczestników zdarzenia są osoby, które właściwie uczestniczyły, no, a te, które widziały, a które później przybyły jako tak zwani obserwatorzy. Również tutaj miałem możliwość gościć na zdarzeniach, na których wykonywałem czynności służby, prawda, prasowe, etc., etc. Niejednokrotnie materiał przedstawiany przez służby prasowe odbiegał od realii rzeczywistych. Natomiast dla osób, które są bezpośrednimi obserwatorami, widziani, każda ofiara, każdy uczestnik, który jest zabrany przez służbę medyczną, jest utożsamiany jako praktycznie z osobą, która doznała obrażenia. Według klasyfikacji medycyny sądowej obrażenia możemy podzielić jako obrażenia tak zwane lekkie poniżej 7 dni, powyżej 7 dni, choroba zagrażająca życiu i śmierci. I tu jest praktycznie wielkie nieporozumienie, bo wielokrotnie, kiedy pracowałem jako ekspert, prawda, specjalista do spraw dochodzeń i śledztw, panie oficerze, ja przecież byłem w szpitalu ponad miesiąc, dwa, a tutaj mi lekarz biegły wystawia, że ja mam tu obrażenia poniżej czy powyżej 7 dni. To jest niezrozumiałe. To jest kwalifikacja, proszę Państwa, według medycyny sądowej. I tutaj to są te rozbieżności. Natomiast co do, prawda, ilości ofiar, na pewno zgromadzona dokumentacja w placówce służby zdrowia jednoznacznie nam odpowie na to pytanie, jacy uczestnicy zostali dowiezieni, a także i z jakimi obrażeniami, jakie odnieśli obrażenia w tym zdarzeniu. Trudno w tej chwili mówić o i wyrokowywać, czy informacja ta, która jest tu najbardziej prawdopodobna zamieszczona w książce, czy być może informacja, która krąży wśród środowiska tam zamieszkującego, jest informacją nieprawdziwą. Należy to praktycznie potwierdzić i rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Natomiast co chcę tu jeszcze dopowiedzieć, proszę Państwa, no to tutaj trzeba dopowiedzieć, że każde tego typu zdarzenie, czy w Szczecinie, czy w Moszczenicy, czy w ruchu drogowym, prawda, ma znamiona tragedii ludzkiej, proszę Państwa. I nie da się, proszę Państwa, tego uogólnić. Każde zdarzenie jest indywidualne, może być niemal w tym samym miejscu, niemal o tej samej porze, ale przebieg, przyczyny i okoliczności są diametralnie różne. Tutaj Pan chce się ustosunkować odnośnie nawierzchni gruntu, po jakim poruszały się czołgi w Szczecinie, proszę Państwa. Tutaj ktoś no po prostu nie przewidział pewnej sytuacji, bo tego typu pojazdy gąsienicowe z odkrytymi gąsienicami mogą poruszać się na torach ćwiczebnych, czołgowych, proszę Państwa, a nigdy, proszę Państwa, w ruchu otwartym, miejskim, czy po nawierzchni ulic, prawda, z którego zostały wykonane. I to, co tutaj na filmie żeśmy widzieli, że były jakieś tam odpryski, prawda, tej kostki granitowej, czyli kawałki, i sypały się na poszczególnych pojazd jadących z tyłu, no to, proszę Państwa, zagrażało również i bezpieczeństwu. Ale to powinny być praktycznie do tego zastosowane tak zwane okładnice na gąsienicę. To jest coś w rodzaju, proszę Państwa, takich okładzin gumowych, takich pokrowca, w cudzysłowie, proszę nie brać tego dosłownie, i wtedy ten pojazd mógłby się poruszać do miejsca. Natomiast, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, kwestia prędkości, bo
przecież utrata stabilności czołgu, prawda, na jezdni i na nawierzchni nie nastąpił, proszę Państwa, na skutek, prawda, innych warunków, jak przekroczenia prędkości. Zgodnie z prawami fizyki i energii ruchu, że energia ruchu, czyli energia kinetyczna, rośnie z kwadratem prędkości. Trzeba również wziąć pod uwagę, że są to pojazdy ważące kilkadziesiąt ton. Czyli, proszę Państwa, energia rosła praktycznie do kwadratu prędkości. I tu, proszę Państwa, no żołnierz, gdzie utraci taką samo to, co na filmie było, pojazd traci stabilność, no to, proszę Państwa, kto uczestniczył w zdarzeniu drogowym, to widzimy, jak pojazd wpada w poszczyt, co się dzieje z pojazdem, że właściwie każda interwencja, każdy manewr wykonywany przez kierowcę niewiele odnosi skutku. Dziękuję. No, proszę bardzo, może Pani jeszcze chce zmienić. Ja chciałam podziękować Państwu. Ja chciałem tylko uzupełnić. Mówiono o tym, że szyna pękła, że przyczyny były. Jest jeszcze jedna przyczyna, tak zwane zmęczenie materiału. Jest to bardzo dobrze opisane w różnych książkach technicznych i to też mogło być przyczyną. Druga rzecz, które było mówiono... Ty jesteś inżynierem, to tak, mam inny zawód, inżynier mechanik. Inna rzecz, dzieci. Z tego, co ja się dowiedziałam od moich rodziców, był bałagan. No. Przeganianie dzieci z jednej strony ulicy na drugą. Te dzieci się zachowywały niezbyt zawsze. Jak to dzieci, to jest normalne. Nie było porządku na trasie, może nie we wszystkich miejscach, na trasie przyjazdu. Natomiast, że akurat czołg wjechał w tę grupę dzieci, to przypadek, to zginęły. Akurat stały w tym miejscu, w którym czołg musiał się nie wywrócić, a zjechać na bok. To ja tylko króciutko, bo ponieważ ta rozmowa już długo trwa i niektórzy zmarzli, ja posiadam już pokrótkę, więc nie chcę przeciągać. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam, co do właśnie tego pęknięcia szyny, bo jedna z wersji jest taka, i to jest też bardzo prawdopodobne, że to były czasy zimnej wojny, był wyścig zbrojny, no był ten kryzys, już o kryzysie kubańskim się nie rozmawiamy, szczegółowo jest napisane w książce, natomiast był wyścig zbrojem i stał przede wszystkim szła na zbrojenia. Wtedy ciężkie uzbrojenie się liczyło, między innymi czołgi. Jedna z teorii jest taka, że po prostu ta najlepsza stal szła na czołgi, na broń, a na inne cele była gorszej jakości. Przepraszam, tutaj wtrącę. Właśnie wersja była taka, że dosypywano do wkładu piecowego różnego rodzaju śmieci. I to było największe podejrzenie. Do tej pory prawdopodobnie ten problem szynami szybkiego tramwaju polega, że w tak samym zasadzie było najwięcej taniego surowca, czyli piachu. To skutkuje dużą zawartością krzemu w stali, a wtedy stal się staje krucha. Także ja trochę mówię, może za mocno tam pewne mam podejrzenia i tak dalej, ale na pewno ten wątek trzeba jeszcze badać. Natomiast jeszcze, bo myślę, że powoli zmierzamy do końca, ale no są świadkowie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy Pani Maria, czy rodzice, mama Leszka Niewiskiego, notabene miał wtedy nazwisko Kolczyńskie, ale Pani wyszła za mąż, prawda, i nastąpiła zmiana, prawda, nazwiska, dlatego na grobie już jest Niwiński, prawda, a na tablicy... Zrobiliśmy jeszcze przepis. 1 września wzięliśmy ślub. No. Bo na tablicy szkolnej jest Leszek Kolczyński, prawda? Na tej tablicy pamiątkowej, a na grobie... A on chciał, zgłosił się tam pogotowym. Ale ja już nie chcę powiedzieć, że ile godzin ja szukałam. Niech pani, nie, no może pani chce coś powiedzieć. A potem na pogotowym. Proszę, może dam, że pani stanie, może dam. No ja nie mogę, strasznie, może ja napiszę taki akt, załącz mi po prostu, że mogę powiedzieć. Ja nie mogłam dziecka tego znaleźć. Wychodziłam z pracy na Jagiellońskiej. Drogeria, na szkoła. Ja nie. Dobrze. Ja już nie mogę, już jeszcze tak. Każdy dzień to ja już. Ja go nie zdążyłam przytulić do siebie przez tyle godzin. Szukałam po mieszkaniu, po.
koleżanka stała razem z nim, z naszego bloku, gdzie u babci był tam. No, a ja Jagiellońską wracałam z pracy, na centrali surowców włókienniczych w Skórzanie pracowałam, na Mickiewicza. I nie mogłam już przejść tam, bo te tafiemki były, że tak powiem, nie żadne jakieś takie, że co oznaczało, że nie wolno było przechodzić już. Już szybko bym przebiegła. No to stałam tam, ziemia się trzęsła, łuny na niebie były, no strach było oglądać to. No i co ja chciałam powiedzieć? Chaotycznie mówię, naprawdę, bo ja bym chciała powiedzieć wszystko. I szukałam tego i po domu, do babci najpierw pobiegłam, po tego nie ma, a Leszek poszedł do szkoły tam na te występy. No i poszedł na ten przejazd, na ten... No, na tą defiladę. Na tą defiladę. No i potem ktoś mi podpowiedział, że poszedł do takiego domu, chłopiec jakiś był, opandażowaną miał głowę i na Piastów tam, w jakim pomieszczeniu tam, w bramie tam jakimś tam. No nie pamiętam teraz, w każdym razie tam troszkę dalej, bo tak mi wskazali. I głowę miał opandażowaną i ja mówię, czy nie widziałeś Leszka? Obok stał mnie, on jest na Pomorzanach w szpitalu. No ja poszłam do szpitala, poszliśmy do szpitala. Nie wolno wejść, wartowniczka powiedziała, nie wolno, nikogo tu nie przywieźli i krzyczała, że nie wiem co. Nikogo. No to po wszystkich szpitalach pobiegłam. A w końcu powiedziałam, że na pogotowiu pani dostanie informację. Najprędzej, a to było już najpóźniej po prostu. I patrzę na liście, jest trzeci. I Liwiński, Leszek Liwiński, to on może był ziemią uszkodzoną, już potem taki zmęczony, czy tak, tego, że powiedział nie Niwiński, tylko Liwiński. I że on chciał już być ten Niwiński. To i dlatego na tym pomniku napisaliśmy Niwiński. A on jeszcze był nieprzepisany, bo to sądownie by trzeba było. No i to takie, no ale dużo, dużo takich rzeczy. Potem jak poszliśmy oglądać tam do sektorów, to pan krzyczał strasznie szybko, ja nie mogłam. Jak, żeby szybko tylko im żyć, szybko tak? Uciekać i tego nie. Ja nie mogłam naprawdę już, dostaję wariacji w ogóle, jak coś tylko wspomnę i na ten cmentarz. Dwa razy w jeśli już pani pozwoli, bo to są oczywiście bardzo smutne rzeczy, jakie właśnie były te pogrzeby, bo pani to pokazała na filmie, są zdjęcia w artykule pani Paul, jakby przypominały te grudniowe 70 roku, nie? Wieczorem, pod kontrolą służb i tak dalej, indywidualne były te pogrzeby. Jak były te pogrzeby? No nie, nie spotkaliśmy na tym samym dniu. Prezydium był pan taki, który się tym się opiekował, robił to wszystko i normalnie tak jak rodzice chcieli. Nie było tam powiedziane, że to trzeba w nocy, czy rano, czy co tego. I to jak raz było 9, a 12 po 3 dniach był normalnie pogrzeb. I nic więcej tam był przedstawiciel i opiekował się nami, dawał nam radę, opiekował się po prostu. Także nie myśmy nie zwracali jako rodzice, gdzie, w którym miejscu. To już by była grupowa czy indywidualna? Słucham? Grupowa nie, czy indywidualna? Nie, w tym rzędzie Zawiślak Fryderyk pochowany jest. Parę grobów, 3 czy 4 tam groby. Muszę powiedzieć, że w ten sposób, ale myśmy nie widzieli tego pogrzebu. Że, bo tam są te, że tak powiem, miejsca dla dzieci, bo to, a pochowany został normalnie takim, gdzie wszyscy. No czekaliśmy, ale potem jak wybiegł ten lekarz, to taki podenerwowany, ja, panie doktorze, chciałam rozmawiać z tego. Szybko i poleciał szybko. I Niko, a ja chciałam, mówię, pielęgniarka wyszła i mówi, proszę nie wchodzić, to jest taki widok okropny, że pani nie wytrzyma, proszę przyjść rano. No i ja młoda kobieta, rozumiesz, taka nie wiedziałam, co w ogóle, co, jak to postąpić, już tak byłam zmęczona, że już nie wiedziałam co. A jeszcze go nie mówię, nie mogę sobie darować, czego jeszcze nie przytuliłam, że nie zdążyłam go, naprawdę. A stałam przy drogerii, a po drugiej stronie naprzeciw szkole, bo by już z pracy mnie nie wypuścili, a on chyba chciał przejść na te schody tam do szkoły, to już też nie puścili go, no i nie zdążył. I tak się stało, no Boże kochany, ale nie mogę sobie darować.
Nie, ty Maria coś byś chciała powiedzieć? No co ja mogę powiedzieć? No, byłam... Nie, niepotrzebny mi jest mikrofon. Nie wiem, 7-8 lat miałam, kazali mi przyjść, no to przyszłam, dali mi kwiatek do ręki, no to trzymałam ten kwiatek. Rzeczywiście czołgi jechały bardzo szybko. Natomiast dla takiej małej dziewczyny w mundurku harcerskim moment usłyszenia tylu karetek pogotowia na sygnale to było coś przerażającego. Myśmy nie wiedzieli, co się dzieje, bo nikt nam nie powiedział. Kazali nam iść do domu. Ja z tym kwiatkiem wróciłam do domu przez całe Wojska Polskiego. Ale to było, no to było straszne. Tak ten odgłos, cisza i ten odgłos tych karetek pogotowia, no to zostało. Ja to pamiętam. Ja po prostu pamiętam. To się wryło w pamięć. A mamia, jaką kartę jeszcze masz? No właśnie, to pani znalazła moje zdjęcie. Miałam dwa warkocze i takie duże kokardy. No tak, no miałam takie warkocze i kokardy. Moja przyjaciółka rozpoznała panią. Tak? Bo ja pokazywałam ten film. Te zdjęcia? Zdjęcia, ale i film pokazywałam, ten fragment tego filmu, który został zrealizowany w 1962 roku przez Wolena z tej defilady. Pokazywałam wszystkim moim znajomym, przyjaciołom w Szczecinie. Pokazywany był w telewizji takiej lokalnej Bryza. I nasza wspólna znajoma, Ela Szydłowska, rozpoznała wtedy. Pani powiedziała, tu, tam, tu, ja cię skieruję. No właśnie, tak wiele pani do mnie dotarła. Też tak się, jak zostało odnalezione dzięki niesamowitej życzliwości wszystkich, z którymi miałam do czynienia. I każdy ale to chciał... też świadczy o tym, że miała pani piękne podejście do ludzi. Nie, to świadczy o tym, że wszyscy odczuwali wówczas potrzebę otworzenia po prostu tej karty i dopowiedzenia tego, co było ukryte. To tylko i wyłącznie dlatego. Ja byłam tylko takim medium, nośnikiem. Ale jako ciekawostka, ja się dopytywałam później moich rodziców. Pytam się, tatusia, mamusi, co się stało? Co tyle karetek? I proszę sobie wyobrazić, że mi nie powiedzieli rodzice. Ja nie wiedziałam. Naprawdę nie wiedziałam. Chronienia dzieci przed taką rzeczywistością. Jeszcze tutaj dodam, bo na filmie pani Bartuleckiej widać na strychu dziennikarza, pana Dmochowskiego. Dmochowskiego, akurat go znaliśmy. My go znamy osobiście. No niestety nie żyje. Znam jego żonę, ale ona zmieniła adres, prawda? Tak. I z tego co wiem, to on przechowywał na tym strachu dużo zdjęć, które no, też by naprowadziły być może na jakieś dodatkowe... No ale właśnie te zdjęcia on mnie przekazał. Wszystkie? Wszystkie? Te, które zostały zrobione w trakcie tej defilady. Tak. Te zdjęcia, które zostały wykonane w trakcie tej defilady. Dlatego myśmy tam buszowali na tym strychu, on odszukiwał w tych różnych kartonach zdjęcia, które robił i znalazł właśnie karton ze zdjęciami, tam nawet niektóre to były tylko stykówki robione, które zostały zrobione w czasie tej defilady. To była jedna rolka wypstrykana i te wszystkie zdjęcia, one zostały przekazane dla potrzeb tego filmu właśnie z wiarą w to, że one mogą posłużyć do pewnego wyjaśnienia i na podstawie tych zdjęć można ocenić bardzo dokładnie, jaka była odległość pomiędzy widzami, tak, a między czołgiem. I on opowiadał, że te zdjęcia pokazywał w redakcji, bo on wówczas pracował w redakcji. I oczywiście redakcja nawet za dużo powiedziane, że nie wykazała zainteresowania, tak? Bo po prostu zakaz. On mówi, że wziął te zdjęcia, mimo że robił na materiałach gazety, a nie na swoich prywatnych, ale właśnie je przechował i wówczas po raz pierwszy na tym strychu wyciągnął. Także wydaje mi się, że właśnie tego typu rzeczy powinny trafiać do właśnie szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ to jest instytucja, która ma znacznie większą możliwość nawet dziś. Ja miałam kłopoty z dotarciem do wielu różnych
dokumentów czy do świadków, to było 20 lat temu, tak? W tej chwili wiadomo, że tych informacji, śladów jest jeszcze mniej. Jeszcze mniej, tak. Także jeżeli to nie zostanie zapamiętane, nie zostanie zachowane jakby w pamięci mieszkańców Szczecina, to nie będzie ma. No dobrze, że pan Andrzej kręci ten film, to przynajmniej to w internecie będzie. Zobaczymy, co to się pozostanie na wieki. Co się w Loszczelicy stanie. Mieszkańcy Szczecina mogą apelować, aby telewizja wyemitowała ten film, ponieważ telewizja jest właścicielem tego filmu. Telewizja szczecińska nie raczyła się pojawić, Kronika Szczecińska też nie, a wszystkie media w Szczecinie zostały powiadomione. Ale może mogą, może nie mają czasu lub kamer. Filmu na antenie tak, telewizji. Bo pani, tak. Pani Iwana mnie prosiła i słusznie, żeby powiadomić mnie. I wiem, że ty ja stosowałeś. Wszystkie dosłownie media powiadomiłam. Andrzej powiadomiłeś. Ja osobiście jeszcze przesłałam, Paweł, twoje zaproszenie, które do mnie wysłałeś. Materiały. Oczywiście z informacją pełną, czego dotyczy. Panie Arku, gdzie pan zaniósł? Osobiście pan. Kronika Szczecińska i Polskie Radio, trzeci. Osobiście? Tak, osobiście do sekretariatu. To jest telewizja, tak? Tak, telewizja. Telewizja Szczecińska. Wiem, że był jakiś fotoreporter. Głos Szczeciński, bo się dowiedziałem. No też powiadamiałem głos. Głos Szczecińskiego, ten co zdjęcia. No to choć, dzisiaj, tak? Choć ktoś się pokazał. To z głosu był. Proszę państwa, proponuję powoli zmierzać do końca. Może czy pani coś, bo jest przedstawicielka tej szkoły podstawowej numer 1. Pani jest nauczycielką, tak? Czy jeszcze jest jakaś taka pamięć w waszej zbiorowości tego wypadku? Czy tak zwana pamięć zbiorowa, bo ma to wyraz w tej kronice. Tutaj dodam, że kronika w tej chwili jest, jak to się nazywa, panie Arku? Archiwum Państwowe? Czy? Muzeum Państwowe, Archiwum Państwowe. No. Jest normalnie. Czy jest jakaś pamięć w tej drugiej szkole, bo podobno kilka było z sąsiedniej szkoły. Te sąsiednie istnieją? Już mówię. Szkoła sąsiednia jest teraz w tym budynku Pałac Młodzieży, tak? Pomorskie Centrum Edukacyjne. To był kiedyś bardzo duży. Nasza szkoła. Pani, żebyś jechać. Chcę zapewnić wszystkich z rodziny ofiar, tak, że co roku uczniowie, którzy przystępują nasz ruch naszej szkoły i ich rodzice, co roku dowiadują się o tej tragicznej historii, o tym wypadku. Co roku w dniach. Jesteście na cmentarzu. Tak. Tak, najstarsze roczniki. Spotykamy się pod tablicą, zapalamy znicze. Jest wyciszenie w tych dniach, także po prostu wszyscy są powiadamiani. Ta historia jest cały czas, bo ta szkoła będzie istnieć, to po prostu no, nie zapomnimy. Także będziemy opowiadać o tym, tak? Wspominać, że mieszkańcy Szczecina widzieli o tym. Nasi uczniowie, ich rodzice, a w szkole uczy się ponad 540 dzieci, więc jest to dosyć liczne grono naszego społeczeństwa. Pamiętamy. Pamiętajcie, to ja muszę potwierdzić to. Co roku przychodzą. Może też zapraszamy do nas. Tak. Z książką. Może się po prostu udałoby zorganizować u nas w szkole też, tak? To pomyślimy o tym, żeby w jakimś tam zgodnimy termin i zrobimy takie spotkanie. Postaram się przyjechać, no może koledzy, prawda. W każdym razie dobrze, że pani jest i bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo, chciałbym jeszcze jakieś pytania? Wszystkim państwu dziękuję, no i kolegom za udział, bo pofatygowali się spoza Szczecina. Dobrze, bardzo dziękuję i proszę propagować tą książkę, bo po prostu, bo jest, dużo już jest na temat tej książki w internecie. Dużo jest na temat w internecie.